wspólnie, razem zszyjemy tę flagę. Kampania wyborcza ruszyła na dobre. Wczoraj Poznań odwiedził prezydent Andrzej Duda, co politolog Szymon Osowski ocenia jako pomoc w kampanii Wojciecha Kolarskiego. A dziś Lewica zszyła polską i unijną flagę. Nas flaga Unii Europejskiej jest równie ważna jak flaga biało-czerwona, bo nie ma Unii Europejskiej bez Polski, nie ma Polski bez Unii Europejskiej. Joanna Scheuring-Wielgus jest jedynką na liście do Europarlamentu z Wielkopolski, mimo że pochodzi z Torunia. Przecież nie będę udawała, że jestem Wielkopolanką, bo to byłoby wierutne kłamstwo. Z Wielkopolski nie pochodzą również liderzy innych list z naszego województwa, poza Anną Bryłką z Konfederacji. Jak przekonuje radny Poznania Łukasz Mikuła, osoby na listach z Koalicji Obywatelskiej są związane z Wielkopolską. Zdecydowana większość oczywiście pochodzi z naszego regionu, jest z naszym regionem związana, tu mieszka, pracuje. Jedynką KO jest Ewa Kopacz, która startowała już z naszego regionu przy poprzednich eurowyborach. Według polityków pochodzenie nie jest najważniejsze. Są inne niż wybory lokalne, chociażby samorządowe, gdzie znajomość terenu ma duże znaczenie. Wybory europejskie do Parlamentu Europejskiego są wyborami innego typu, tam liczy się raczej znajomość dobra języków obcych, znajomość prawa unijnego. A takie umiejętności według radnej ma posiadać pochodzący z Krakowa Wojciech Kolarski, jedynka na liście Prawa i Sprawiedliwości. Nie są związani z Wielkopolską, tak powiedzmy, historycznie od urodzenia, no to jest trochę efekt ordynacji wyborczej. Mówi politolog Szymon Osowski. Podzielono Polskę na te 13 okręgów wyborczych, a jedynki w przypadku tych dużych partii no, dają bardzo duże szanse, jeżeli prawie nie gwarancje na dostanie się do Europarlamentu. No, w związku z tym partie tych swoich takich najważniejszych, najbardziej nie wiem, zaufanych, wiernych polityków po prostu wrzucają na jedynki. Oprócz wspomnianych wcześniej nazwisk z naszego regionu, jedynką na liście trzeciej drogi jest pochodzący z Lublina Krzysztof Hetman. Europosłów wybierzemy 9 czerwca. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia.